I tym sposobem wzięłyśmy z Magdzią kilka dodatków do domu i ten memelek za 25 zł, który przemalujemy, odpicujemy i będzie pod telewizor. Dzisiaj zabieram Was na wycieczkę do Rzeszowa, do mojego sekretnego miejsca. Nie, to nie będzie Mak, ale miejsce, w którym kupuję od lat. Dzisiaj również kontynuujemy serię, jak zaoszczędzić na remoncie. Ja osobiście to miejsce, gdzie się wybieramy, uwielbiam. Stuk, stuk, klap, klap, żeby dobrze nagrać odcinek, trzeba się posilić. Kiedyś jak mieszkałam w Rzeszowie, bardzo często tu byłam. Zapiszcie sobie koniecznie tę nazwę i zobaczcie, co tu się dzieje w środku. To, co kocham, domowe wypieki drożdżowe, babeczki, cynamonki, tarty, kruszonka. Wszystko w pięknym miejscu, pięknie podane. Przygotowałyśmy przy kawce z Magdzią scenariusz do naszego odcinka i za chwilkę jedziemy dalej. Jeśli chodzi o wyposażenie mojego stuletniego domu, to dużo rzeczy będzie w nim z drugiej ręki. Jest masa miejsc, takich jak to, które dzisiaj zobaczycie, gdzie można zgarnąć naprawdę piękne i praktycznie nowe rzeczy. Przyglądnijcie się tej lokalizacji. To Rzeszów, ulica Batorego. Czasami ciężko tutaj zaparkować auto, ale mi oczywiście jak zawsze się udaje. Cześć, tu Iwo z kanału Iwo Adventures, zrób to sam. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy naszą edycję Remontuję stuletni dom i dzisiaj jesteśmy w wyjątkowym miejscu. Jest to kiermasz rzeczy używanych i jest prowadzony przez Stowarzyszenie Emaus. Idziemy. Jak powiedziała, tak zrobiła. Pobiegłam wyhaczyć najlepsze smaczki i podzielić się z Wami informacją, jak ich użyć. Emaus to stowarzyszenie, które pomaga osobom, które są w trudnej sytuacji, oferując im wsparcie i możliwość pracy w warsztatach lub w miejscach takich jak to. Co ciekawe, większość rzeczy, które tu się znajdują, są to rzeczy sprawdzone przez pracowników tego stowarzyszenia, więc macie pewność, że rzeczy na przykład działają po prostu. To prawdziwe polowanie na skarby z duszą, a przy okazji wsparcie bardzo fajnej, szczytnej inicjatywy. No to zaczynamy naszą przygodę i powinnam iść tam, ale tu widzę fajne smaczki, więc idziemy w tą stronę. Kalifornijski stolik szklany. Niedawno upolowałam taki na OLX-ie. Tu kosztuje 50 zł, wcześniej kosztował 75 i myślę, że ta cenka już kogoś skusi. Bardzo ładny, ułożyłabym tu moje piękne różowe książki kucharskie. Tu. Ten stoliczek kosztuje 60 zł. Jak widzimy, jest rozkładany na pewno na większy format, bo tutaj ma szczelinę. Pewnie pod spodem są jakieś eleganckie, a nie, są deski. Można go rozłożyć. Każdy na pewno miał taki stolik u babci lub w domu i pięknie można go wkomponować w stare lub staro-nowe wnętrze. Bardzo ładny stolik na ogródek za 90 zł. Ma dwa uszkodzenia. Tutaj jest uszkodzone. Można by było to może zaszpachlować albo wymienić tę deskę i jeszcze tam jest uszkodzony. Ale bardzo ma fajną, solidną konstrukcję, więc nawet jak się wymieni wszystkie deski, to według mnie warto. I proszę bardzo, jeszcze jeden egzemplarz za 25 zł, bardzo podobny do tamtego za 50. Można sobie wziąć jeden z nich, fajnie to wygląda. Też można poukładać sobie gazety i do tego dostawić na przykład jakiś starodawny fotel. Idziemy dalej. Mamy się do bardzo fajnych smaczków. Dokładnie w tym miejscu kupiliśmy kiedyś komodę do naszej kawiarni. Ta kosztuje 500 zł. Na pewno można coś wynegocjować. I to jest bardzo fajna szafeczka. Nie wiem, może nocna. Za 5 dyszek do odnowienia. Złote manuszki. Stryk. Można sobie tu schować jakieś skarby. Zobaczcie, jak fajnie to się otwiera. No i półeczka. Kolejną cudowną rzeczą jest ta piękna komoda. Idealnie wyglądałaby jako lada w piekarni, kawiarni lub cukierni. Spójrzcie na te piękne detale. Idealnie też wyeksponowalibyśmy jej piękno na jednolitej, gładkiej ścianie. Te dwa stoliki też mają duży potencjał. Oba wymagają renowacji, ale na tym wyższym poukładałabym piękne książki, a niski pasowałby do niskiej kanapy. Jeszcze taki smaczek. To typowy mebel z duszą i przyjechał prosto z Francji. Myślę, że długo tu nie postoi i miałabym na niego naprawdę dużo pomysłów. To bym na pewno postawiła w salonie i na tym postawiłabym różowy gramofon i jakiś piękny flakon, na przykład z kawkę. Dwie płytsze szuflady i dwie głębokie, no po prostu cudo. Cenka 220. Teraz idziemy po drewnianych schodach jak na strych. Na pierwszym piętrze jest bardzo dużo fajnej ceramiki, a na drugim piętrze są materace, dywany, krzesła i będziemy tam śpiewać. W tym miejscu część rzeczy wystawiona jest na zewnątrz, potem jest piętro pierwsze i piętro drugie. To jest bardzo fajny mebelek. Na przykład na telewizor i jakieś roślinki. To bardzo ładnie będzie wyglądało z roślinami. Wrzucam Wam kilka inspiracji i cenkę. I tutaj jest swój żywioł, czyli krzesła. Proszę, 40 zł, 50 zł, 25 zł. Tu komplecik, komplecik, komplecik. 25 zł i 30. Mi się najbardziej podoba to. Nie wiem jak Wam.
Później mi się podoba to, wszystkie można ładnie odnowić. Są też bardziej nowożytne meble, na przykład takie już nowszejsze komody, 65 zł na prowadnicach. Nie sugerujcie się tymi kolorami, wszystko można sobie zmienić, wszystko można zeszlifować. Do tego można też wziąć nowożytną szafę, przerobić ją na wielkie lustra. Proszę, jest szafa, jeździ, działa. 30 zł nadal pod telewizor, bardzo ładna szafeczka, drewniana, nie jakaś płyta badziewna, bardzo ładny mebelek. Tyle okazji, a jeszcze nie weszłyśmy tak naprawdę. Idziemy, zobaczmy, co tu słychać. O, narożna szafa. Narożna witrynka na przykład do starego domu. O, i tu już jest pierwszy mebelek, który mi się bardzo podoba, proszę. Na filiżaneczki, na talerzyczki, proszę. Na dole można schować coś, czego nie chce się pokazać. Piękne. Ile to kosztuje? 400 zł chyba, tak? 410, na pewno też do lekkiej negocjacji. Następne krzesła. Wyglądają na naprawdę masywne. Tutaj niestety trzeba kupić cały komplet. Ja widzę je pojedynczo. Gdzieś w przedpokoju albo w korytarzu. Proszę, cały zestaw kuchenny odtąd. Z lewo zmywak, miejsce na zmywarkę, górne półki, dolne półki. Cenka 990 zł. Brałabym, gdybym nie miała, na pewno. Ja jak widzę tylko takie krzesła, od razu wyobrażam sobie, że każde ma inny pastelowy kolorek. Cenka też za komplet, ale dobra cenka. Tu powiecie, że jakaś mapa, ale zobaczcie, jak to cudownie można zaaranżować. Bardzo piękna retrografika, idealna do salonu, powieszona na przykład za kanapą. Lampa złota, a skromna, podłogowa, bardzo ładna. Ten kolor nie jest przesadzisty. No i cena. No to krzesło jest piękne, stabilne. Na taras, już to widzę, tu kolejne. Dla Magdzi. I to kosztuje, słuchajcie, 25 zł. Żal nie wziąć, szkoda, że nie mam przyczepki, naprawdę. I szkoda, bo ani jedno by mi się nie zmieściło, niestety. 3,50 filiżaneczka, truskawki i klasyczna pojemność, to o czym mówiłam w poprzednim filmie. Ceramiki jest tu naprawdę dużo i naprawdę dla każdego coś dobrego. Zobaczcie na ten cudny retro zegarek. Jak podniesiecie głowę, to jest masa żyrandoli. Za grosze dosłownie, a nie za tysiące. Każdy można przerobić. Można wziąć taki słodki dzbanuszek dla kogoś na prezent, kto lubi herbatkę. 8 zł? No powiedzcie, że uroczy. Bardzo dużo motywów kwiecistych. Tulipanki tu, tulipanki tam. Idziemy dalej w regały. Bardzo ładne świeczniczki na Halloween po 9 zł. Biorę. Jest też bardzo dużo obrazów. W ogóle dekoracji na ścianę jest tu bardzo dużo. To miejsce jest pełne unikatowych egzemplarzy. Znajdziemy tu ceramikę, wazony, lampy, obrazy, meble. Wszystko, co pasuje do mojego retro starego domu. Kto mnie zna, to wie, że uwielbiam takie kaczki. Drewniane, mosiężne, ceramiczne. A tutaj Magdzia znalazła małą wersję mnie, czyli Iwo w ogródku. Będzie pasowało do mojego domku. Znalazłam przepiękny podajnik na serwetki z konikiem. Przepiękną paterę we włoskim stylu z gruszką i winogronami. Ostatnio widziałam podobną w TK Maxie, w dużo wyższej cenie. I coś, co będzie bardzo pasowało do starego domu, czyli taka piękna podstawka na poranną kawkę do łóżka na takiej tacy. Przepiękne. Zobaczcie te urocze świeczniczki. Po 2 złote sztuka, a tutaj na tea lighty. I jest jeszcze jedna urocza kaczuszka. A ten talerzyk od razu powiesiłabym nad moim piecem. W towarzystwie oczywiście dużo większej ilości talerzy. Plusem tego było, że jest blaszany i jak spadnie, to nic się nie stanie. Na górze będą meble, rzeczy AGD, RTV, lampy, sztućce. Mnóstwo fajnych rzeczy, zobaczymy, co się nadaje do wzięcia, a co się kompletnie nie nadaje. Czujecie tę nutkę adrenaliny, że nie wiecie, co jest na górze? Ja tak. Jeśli chodzi o miejsca, gdzie są rzeczy z drugiej ręki, trzeba uważać na materace i rzeczy, które mają dużo obicia, to zawsze powtarzam, ale to miejsce według mnie jest w miarę pewne, bo ja stąd miałam przynajmniej 3 kanapy i wszystko było super eleganckie. Zjadąc ciasteczko, to teraz czas je spalić. Widzicie jakie świetne rzeczy? Ten rowerek akurat nie miał ceny, więc prawdopodobnie jest już sprzedany, ale jestem pewna, że kosztował jakieś grosze. A tu szerokie ujęcie, żebyście mogli sobie pozaglądać. Ten fotel mi się bardzo podoba. Na pewno nie wejdzie do mojego auta teraz, nie mam przyczepki, ale zobaczcie, jak jest ładny. Bardzo ładnie wyglądałby przy mojej pomarańczowej kanapie. Można by było sobie tutaj czytać książki. Też trzeba sprawdzić, ile kosztuje. Może nie ma ceny, może jest sprzedany. Też tak może być. Krzesła w tym miejscu bardzo proszą się o zabranie do domu. A jest ich naprawdę sporo. Myślę, że na każde miałabym pomysł. Ta kanapa też wygląda niepozornie. Kosztuje tylko 350 zł, a zobaczcie, jak można je użyć. Jest też mały dział AGD RTV. Miałam stąd już blender, mikser.
To bardzo fajna, tania opcja na to, jak wam się coś spali. Na tym piętrze są też buty, na parterze są też ubrania, ale tam za bardzo nie zaglądałam. Mamy też zlewozmywaki różnej wielkości, taki okrągły na przykład, bardzo fajny, bo głęboki, z dużym otworem i tego typu rzeczy. Ile to już? 45 zł. Piękna lampa za 25 zł do sypialni, tylko do doczyszczenia, przepiękna. Abażurek, możemy kupić coś takiego, nawet żeby pozyskać sam abażur. Jeszcze jedno ujęcie na te drobne rzeczy. Nawet żarówki tu są. Wałki, frytownice, czajniki, ekspresy do kawy, dzbanki na wodę z filtrami. Po prostu czego tutaj nie ma. I wszystko naprawdę bardzo tanie. Takie paletki milion razy widziałam w dekoracjach domowych. I tym sposobem wzięłyśmy z Magdzią kilka dodatków do domu i ten mebelek za 25 zł, który przemalujemy, odpicujemy i będzie pod telewizor, a tu poukłada sobie Magdzia jakieś książki, jakieś piękne pamiątki z podróży. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał i mam nadzieję, że zasubskrybujecie ten kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków mojej metamorfozy studentniego domu. A jeśli wy macie takie ulubione swoje miejscówki, to dajcie mi znać w komentarzu. Śledźcie mnie też na Instagramie, bo tam pokazuję wszystkie kulisy tych moich wszystkich wypraw. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bye!